Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Sonic Adventure DX. Dokładnie. Okej. Tak więc, co mamy robić? Już zapomniałem. Okej. Tak więc, lecimy znaleźć coś w cave'ach, lol. Z tego co pamiętam, to co mamy znaleźć jest gdzieś w tym miejscu. Dokładnie. Okej, są te rękawice, które... dzięki którym można się wkopać w ziemię. Dokładnie. Okej. I tutaj mamy właśnie się dostać. Okej. I mamy tutaj teraz przycisk. Press to destroy. Tak. I tutaj możemy teraz dzięki temu przyciskowi możemy zniszczyć robot małpy. Tak dokładnie. O, właśnie to gunwo, który tutaj jest. O, jak widzicie, YOLO. Musimy się dostać teraz do poziomu Red Mountain Zone. Więc musimy wziąć jeszcze raz ten przycisk. No, ten przycisk też nam przydał, żeby wydostać się dzięki... żeby wydostać się przez tą małpę. O, ring, lol. Lol. Okej. Teraz bierzemy znowu przycisk. Skoro ta już mapa jest rozwalona, to lecimy w tej chwili... w stronę Angel Island. Okej. Czy my w ogóle w poprzedniej walce walczyliśmy przeciwko... Znaczy, czy my w poprzednim odcinku walczyliśmy przeciwko Sonicowi już, czy nie? Bo mi się wydaje, że chyba nie, bo przed zdobyciem tego... rękawic powinniśmy walczyć najpierw z Sonicem, jak się tutaj wydaje. Chyba, że Knuckles jednak nie potrzebował tego, bo nie wiem, czy pamiętacie w historii... jak i Sonica, jak i Tailsa było trzeba walczyć z Knucklesem, więc pomyślałem, że tutaj teraz trzeba walczyć z Sonicem, ale... najwidoczniej nie. No nic. Lecimy. Red Mountain Zone. Stage 3. To jest bardzo fajny poziom w zdobywaniu już kawałku Master Emeralda, czyli głównego szmaragdu w sumie. Okej, okay, tutaj gdzieś radar mi już napierdzielał. Chwila, to się wrócę, to była luma. Okej, okay, czyli w sumie prosto prawie, że. O, rzeczywiście. Coś tu będzie. Wow. Może niżej? Niżej mogę zejść? Mogę. Wow, ogień. Kurde, gdzie jest ten szmaragd? Znaczy, kawałek głównego szmaragdu. Gdzie? O, okej. Okay. O, jest rzeczywiście. Okej, okay, pierwszy kawałek jest już nasz. Okej, okay, czyli tam bardziej wyżej. Teraz musimy iść. Kurde, ta kamera czasami mnie tak rozwala. Lol. Okej, okay, coraz bliżej. O, proszę bardzo. I ostatni teraz. Może będzie gdzieś tutaj, na tej drodze. O! Nie no, muzyka z tego poziomu po prostu jest taka zarąbista, lol. Ogólnie Red Mountain, jeśli chodzi o Knucklesa, bardzo lubię. Nie lubię bardziej niż Sonica, bo akurat bym skłamał. Poziomy Sonica są tutaj najlepsze ze wszystkich postaci, według mnie. Będzie to w tym badniku? Nie. Trzeba pewno się kopać. No, pięknie. LOL! Co głupie mało porzuca w nas bombami. A my jesteśmy nieśmiertelni. Chłe, chłe. Okej. Pięknie. Good enough. I 23 rys Sonica jest dla nas. Okej. Okay. Fajny poziom.
te drzwi się teraz zamknęły? Tak, lol. Okej, gdzie teraz powinienem iść, gro? Idę do lumy, tam. Tutaj była luma? Czymś tylko wydawało mi się, kurde. I ta murzyńska muzyka. Okej, okay. Co pamiętam, Knuckles miał dosyć mało poziomów w tej grze, chociaż może się mylę, więc, ale jeśli się nie mylę, to bardzo możliwe, że niedługo skończymy historię Knucklesa. Dobra. Tej lumy też nie ma, lol. O, teraz jest Sonic i Knuckles, i Tails, co ja gadam, lol. Ale... ale to nie jest kawałek głównego szmaragdu Knuckles, to jest zwykły szmaragd. Nie dość, że głupi, to kurde jeszcze ślepy. Chyba się wkurzył. Kurde, jaki jump, lol. Oh yeah. No to mamy bitwę. Oh yes. Oh yes. Te walki z rywalami po prostu mnie rozwalają w tej grze. Nie, szmaragdy. I jajko znowu przybyło. Oszukał cię, śmieciu. Powiedział, że jesteście łatwi? Próbowałeś, Eggman? No co ty? Knuckles, did you let him trick you again? Like you weren't. Good move, Knucklehead. Knucklehead. I've got four emeralds now. Here, Chaos. Jak do dziecka. Here, Chaos. I znowu ten sam boss. Tylko tym razem na Kelsem. Mój Boże. O. Cieszę się tą myślą, że to już ostatni raz. Będzie jadł dirt, okej. Okay. Let's go. Chaos. Four. O, już nap. No nic. Ruszajmy. Jebnij go, dziękuję. Kurde, co się dzieje z kamerą? Chciałem ją zmienić, ale gra mi uniemożliwiła. Nienawidzę pracy kamery w tej grze momentami, naprawdę. To jest to, czego w tej grze akurat nienawidzę. Ja to ogólnie tą grę bardzo lubię, to jest jedna z moich ulubionych gier 3D z Sonica. I... ale kamera to jest po prostu masakra. I ogólnie jedna z... znaczy ogólnie najlepsza gra według mnie z tej Dreamcastowej ery, bo w sumie Sonic miał trzy ery klasyczną, czyli gry w 2D w sumie same. Jak był klasycznym Soniciem. Dreamcastowe, czyli Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 i Sonic Heroes. No i modernowe, czyli te dzisiejsze. Czyli na przykład też Sonic Generations i tak dalej. O, okej. Okay. Dobra, ruszajmy. No. Aha, teraz będzie napierdzielał samym sobą, że tak powiem. Kurde, kamero, współpracuj ze mną.
No patrzysz, tak nic nie mówi, ale nie mam co komentować przy tym bosie, już bym w tej chwili go komentuję już trzeci raz, więc wybaczcie. No. Pięknie. I znowu mamy końcówkę z Jezusem, tym razem Jezusem jest Knuckles. No cóż, tak też można. No nawet na wodzie nie stał, lol. On stał nad wodą w sumie. No cóż, tak też można. Egg Carrier! Jego masterpiece. Behold my flying fortress! My creation, the Egg Carrier! Beware! Chaos's true power is yet to be unleashed! We shall meet again! No i głupi frajer z Pidziula. Boże, jak... Jaka słaba jakość jest to Egg Carrier, serio. Masakra. Hurry, Sonic! What are we waiting for? My workshop cooked, so let's get the tornado and go after it! Dzięki ci Boże, że już nie muszę przechodzić tych poziomów. Dzięki ci. O, to dobrze, Knuckles. No problem, Knuckles. We'll take care of everything here. Okay. Let's move. Okay. Czyli Sonic i Tails polecą za Egg Carrier, a my zajmiemy się jeszcze nie wiem czym. Nasza magiczna Luma nam to powie. The trolley car seems to be working. It leads to the jungle. Musimy iść do dżungli. Chyba wiem nawet po co. Okej, okay, lećmy. Yay! Two stone statues. The door to the past. Tyee. Najpierw jednak pójdziemy tam daleko, bo tam chyba coś było dla Knucklesa. Tutaj, na samym końcu prawie tego wszystkiego. Tak! Mam rację, wow. Okej. Now you've got fighting gloves. To store up power, hold down the action button. Now you can do the maximum heat Knuckles attack. Nigdy nie wiedziałem, jak to działa, serio. Patrzcie ludzie, pokażę wam. Tak sądzę, że wam to pokażę. Tak. I nie wiem co mogę z tym zrobić. Nigdy nie miałem tym atakować, a ponadto to jakoś tam działa. Fajnie. No nic. Wow, ringi. Miło. No mówię, nie wiem jak działał nigdy ten atak. Widziałem film, na który jakoś to działało. Chyba coś trzeba zdobyć jeszcze, żeby to działało w 100%. Okej, właśnie chciałem pójść po 24 ryj Sonika. Oh yeah. Dobra, musimy teraz zdobyć dwa klucze gdzieś w dżungli. Nigdy nie wiedziałem, gdzie one są. I nie wiem, czy zaraz po prostu nie przerwę filmu i sam sobie to odnajdę i będzie fajnie. Musimy znaleźć te klucze, żeby otworzyć tą świątynię, jak ja to nazywam. O, właśnie to. Musimy zdobyć złoty i srebrny klucz. Tak, to już słyszeliśmy. No nic. Spróbuję najpierw pójść tutaj jakoś z wami. To obadać. Jeden chyba był gdzieś tu. Chwila, tutaj mam właśnie teren, żeby kopać na KSM. Dalej kop, chłopie. Okej, okay, mamy srebrny. Tak, srebrny klucz. Lol, wygląda bardziej jak kamienny, ale gra powiedziała, że jest silver, no to srebrny. Boże, kamero. Okej. Okej.
The key is floating. Tam musimy zdobyć złoty klucz. Właśnie złotego to już w ogóle nie pamiętam gdzie był. No nic ludzie. Ja spróbuję poszukać ten klucz i odezwę się jak znajdę, tak więc do zobaczenia po przerwie. Tak anyway, znalazłem kolejny Ray Sonica, 25. YOLO. Do zobaczenia po przerwie. Właśnie dopiero teraz sobie zdążyłem przypomnieć, że złoty klucz jest na samym początku wejścia do dżungli. Tak mnie wychujała nasza kochana gra. Na samym początku jak wszedłem do dżungli, nie zauważyłem tego. No, ale na szczęście już mam klucz, więc teraz wystarczy pójść do świątyni, która znajduje się tu. Nie tu, to jest to nasze wejście, w którym znalazłem srebrny klucz. W tej dżungli naprawdę można się zagubić, pomimo to, że za wielkim ona miejscem nie jest. Ale jest sporo, pomimo to jest sporo dróżek, no. Okej, the key is floating. Tak więc nasza świątynia się w tej chwili otworzyła. Kurde, Sonic nie musiał robić takich chujów, mój dzikich węży. Kurde, lol. Otworzyło się? Lol. Nie widzę. Kurwa, jak mnie ta kamera wkurza. Wybaczcie, że przeknąłem teraz, ale no kurde. Okej. Bo widzicie, trzeba wejść tutaj. Okej, czy to jest troszeczkę inaczej? Lost World. Okej. Czy Sonic nie mógł od razu tutaj wskoczyć? Miałby już cały poziom prawie za sobą. No nic. Taka to logika naszej gry. Okej, szmaragd jest coraz bliżej w tą stronę. Kamero! Czy tu coś będzie? Nie. Bardziej tam. Jestem coraz bliżej. Tak sądzę. Już nie. No kurde, gdzie to? O, może to im coś powie. Okej. Czyli tu jakby gdzieś w ścianę. A tu! A no widzisz. Kurde! Zdychaj. Uczasz przypadkiem nie będzie. Aha, to jest jakby koniec poziomu. Tak można powiedzieć, bo to się chyba kończył poziom. U Sonika, tak sądzę. No, znaczy kończył się poziom, tak? Kończyła się ta sekcja prędzej. Dobra. Co teraz? Lol, czy ja jebłem? Czy ja w to jebłem łbem? Lol. Że tu coś będzie? Kamero, współpracuj, błagam. To muzyka mnie dopierdala. O. Okej, mamy szmaragd. Znaczy kolejną część głównego szmaragdu. Dobra, tutaj jest coraz bliżej już. Lol. Przy flątej. O, jest na zielono. Może to tutaj jest. Aha, okej. Tak się wydawało, że to tam, ale chyba jednak nie, chyba gra mnie wychujała. Nienawidzę to poziomu, jeśli chodzi o Knucklesa. Strasznie. Zwłaszcza, że ta kamera, Boże. Bo kamerę trzeba cały czas odwracać, a to jest masakra. Okej, gdzie było to dziursko? O, jest tutaj. Czy my tutaj mamy się po prostu wkopać?
Ta. Ja się biłem tam na dół. No nic. Poziom Lost World za nami. Miło. Okej. Good enough. I 26 ryj Sonika jest nasz. Czyżby znowu Tikal? Where am I? This is very strange. Okej. Miejsce do złudzenia przypomina Angel Island, ale takie troszeczkę inne. Za dawnych czasów wręcz. My father is coming here soon. And I fear what may happen. You must take everyone away from here. Oh please. So, are you saying you can't leave this place? I understand. Let me talk to my father again. There must be a better way to do this. Kawosy. Don't worry, my friends. I won't let you down. I must do something quickly. Okej, okay, teraz jesteśmy w Angel Island w dzisiejszych czasach. LOL. What? I'm back in front of the altar. This is beginning to blow my mind. Wait a minute, I remember. The broken pieces of the Master Emerald. I have to restore them to where they belong. Czyżby Knuckles miał już wszystkie? Zbierz je wszystkie! Oh yeah! It's still incomplete. O, a jednak. Jeszcze nie. No tak. Musimy jeszcze się udać na Egg Carrier. Hey. Look. It's Eggman's flying fortress. That's where the rest of the pieces must be. But I don't know where that ship is. O, Gamma. Hey, isn't that one of Eggman's robots? I know. I'll follow it back to Eggman's base. Here I come, Eggman. Okay. To będzie dłuższy odcinek, więc lećmy zobaczyć. Dobra, ruszajmy. Może nasza magiczna Luma nam coś powie. Zapewnie tak. Okej. To zapewne chodzi o tą bazę Eggmana, tą taką fajną. Jakby zalążek robotnik Empire. Dokładnie. Okej. Dzięki Knucklesowi szybkość tutaj dostaliśmy. Dzięki ci Knuckles, że umiesz grindować. Uwielbiam cię za to. Time to make a house call. Okay.
Czy my tej animacji przypadkiem nie widzimy po raz pierwszy? Może się mylę, ale mi się wydaje, że wcześniej chyba jeszcze nie widzieliśmy, więc... Wow! Okej. To będzie oczywiście Skydeck. A Skydeck jest... O, tu. O, Ekeria się transformuje. Ponownie. Aha, no i teraz to co było na dole, teraz jest na górze. Co za chujnia. Okej. Sorry, ale nigdy nie miał jak się dostać do... O! Jak się dostać do różnych części tutaj. Czy my przejdziemy kurwa przez basen? Czy Eggman ma jakąś mini ukrytą bazę pod basenem? No kto tak robi? Niech mi coś tu wytłumaczy. I chuj. Okej. Okay. I się nagle dostaliśmy tutaj, tak? Z basenu. Dobra. Okej, jak widzicie, ten poziom tutaj polega na tym, że trzeba przewracać tą wajchę, żeby dostać do niektórych kawałków głównego szmaragdu. Spróbujemy najpierw bez żadnego machania wajchą. Chociaż nie wiem, czy nam się to uda. Może ten pierwszy kawałek głównego szmaragdu będzie gdzieś, gdzie nie będzie trzeba. On jest pewno tu. Może już był w jakimś z przeciwników. Tak, on jest pewno tam, więc muszę tą wajchę przenieść. Nie lubię tego poziomu. Jest taki troszeczkę słaby, ponieważ ta wajcha. Ale ogółem nie jest zły, jest według mnie lepszy niż Lost World. Tędy się dostanę do tej wajchy? Chyba nie. Gdzie była ta wajcha? Tam. Okej. Okay. Dobra. Either push or pull the lever to control the ship's tilt. Okej. Okay. Teraz powinno działać. Albo i nie. What the flip? Ten jeszcze drugi, ten drugi jakiś szmaragd się teraz... To jest blisko. On też jest tutaj. Jak to otworzyć? Lol. Aha, bo to się teraz obraca to wszystko. Ale była tam wajcha, która przewraca w taką stronę, żeby było można się tam dostać? No powinno takie coś być, nie? Tak sądzę. Okej, okay, wejdźmy jeszcze raz. Da się tą wajchę... Pewno, że się da tą wajchę przenieść. No jeszcze do tyłu. O Boże, Knuckles. Ty paralityko. Dziękuję. W tą stronę to powinno być. O, i teraz wszystko zjeżdża, jak widzicie. Oh, snap. Powinno być tutaj, sądzę. To jest w tym badniku. Okej. Mamy. Teraz tutaj. Tutaj też to jest. Okej. Tutaj już nie trzeba badnika rozpierdzielać. Kurde, że mnie nic nie trafiło! Okej. Okay. Teraz tylko jeszcze jeden kawałek, który zapewne jest bardziej gdzieś tam. Ło! W tym badniku na połonie jesteś. Gdzieś ty możesz być. Mam nadzieję, że wajchę znowu nie przeprząsić. Okej. Miło wiedzieć, gro. Jak to tutaj wygląda? Musimy jakoś to przejść. No, dobrze powiedziałem, jakoś, bo kurde, ten Knuckles jakoś tam wejść nie chce, jakoś mu nie śpieszno. Jezu, nie chcę tędy, chcę tu, dziękuję. Okej, pięknie. Puh.
Lekko denerwujący poziom, ale nie był zły. Good enough. I 27 ryj Sonika jest nasz. Oh yeah. Again, what is the meaning of this? Okej, teraz mamy płonące Angel Island. To dawne takie. Hey, what happened here? I couldn't stop them. They came, and my father. I had no idea how bad this would turn out. I'm shocked. Look, it's the emerald. Wait. Okay. Is this a dream? It's more like a nightmare. Your friends are in front of the ship fighting. Help them. Okay, to wychodzimy z baseniku. Ruszajmy. I finally found all of the missing emerald pieces, but I still can't figure out that creepy monster. Huh? What's that? Co to za dźwięk, what the fuck? Jakby nagle się topił, lol. To zapewne był Chaos 6, więc lecimy. Okej, mamy tu Sonika, mamy tutaj Eggmana. Okej, zobaczmy. O kurde. Hey Sonic. There you are, Knuckles. About time. I will return. Eggman, come back. Czyżby Sonic już pokonał? Sonic handle it from here. He'll do okay. Chaosa 6. 6. Now, I must return to Angel Island and the Master Emerald. O. It can't be. No siema. I guess he didn't get enough the first time. You can't stop me from restoring the Master Emerald. Okay. Tak więc ruszajmy. Ło! Czy to mnie roz... Dupia. Wspomniałem o tym kawałku, że tutaj jest rozwalone i tutaj nie możemy wchodzić. No i kurde ringi. O, są ringi, pięknie. No bierz to na kys! What the fuck? Czemu on tak... Nienawidzę pokonywać tego bossa na kresem. No łap to, chłopie! Zdychaj! No teraz nie ma I can't believe this chociaż. Brakuje mi tego. Okej, okay. Tam jest kolejna część. Chodź tu szybciej. Ach. Okej. Okay. Zastanawiam skąd to teraz jest, bo przecież to wtedy wcześniej Eggman zrzucało, to teraz się tak pojawia po prostu. Kurde, Knuckles. Naucz się walczyć czy coś. Nie, on to złapać po prostu nie potrafi, to jest straszne, lol. Pokonywanie tego bossa na kresem zawsze było masakrą. Nie oszukujmy się. Okej, okay, pięknie. Boom, szakalaka. Coco Jumbo i do przodu. Dobra. I zdychaj. Pudziam. Okej. Okay. Chaos 6 rozwalony. Jeden.
O. 6 szmaragdów. Okej, znowu jesteśmy obdarzeni animacją, gdy Egg Carrier się pali się i wybucha. Oje, oh yeah, cały główny szmaragd jest już cały, lol. Ślicznie. Teraz zajebista animacja, jak Angel Island się wznosi ku niebiosom ponownie. I'll probably be on this floating island forever. Guarding the Master Emerald again. I may not know the whole story behind this, but perhaps it's better that way. I'm at peace once more. Tak, ludzie, skończyliśmy w dzisiejszym odcinku całą historię Knucklesa. Huh. Nie powiem, była najkrótszą chyba historią póki co z wszystkich postaci. Kurde, ten zajebisty rapseł. Tak więc, tak, skończyliśmy, jak już wczoraj mówiłem, historię Knucklesa. Następnie zajmiemy się, o Boże, historią Emmy. No nic. To na tym odcinku. Ja chciałbym wam podziękować za to, że byliście ze mną przez całą historię czerwonej kolczatki o imieniu Knuckles. Mam nadzieję, że wam się to podobało i będziecie czekać na historię następnej postaci. Tak więc dziękuję za oglądanie i na razie, do zobaczenia, ludziska, do następnego odcinka. See ya! Tougher than leather, you can call me Knuckles. Unlike Sonic, I don't chuckle. I'd rather flex my muscles, I'm hard as nails. It ain't hard to tell, I break them down whether they solid or frail. Unlike the rest, I'm independent since my first breath. First test, feel the right, then the worst left. I have no such things as weak spots. Don't approve of him, but gotta trust him. This alliance has a purpose. Partnership is only temporary, yeah. I
yourself from evil spirits that got in you. Confident that when I step on the stage, I am dominant.